O 3 lata starszy Martinez. O 8 centymetrów wyższy Harwankowski. Harwankowski niepokonany. 13-0. 3 nokauty. Natomiast Martinez 8 zwycięstw, 6 przed czasem, 24 porażki, ale tylko 3 przed czasem. Tą walkę mieliśmy też przyjemność razem z komentowania i ta walka faktycznie bardzo się podobała. Popularny Harwan stanął na wysokości zadania, aczkolwiek też myślałem, że tam Radomir troszeczkę więcej zrobi, żeby wygrać, zrobił co mógł. Dominik też zaczął bardzo agresywnie, bardzo dynamicznie po korpusie. Piękny lewy sierpowy w tej chwili. No ale ostatnio jest na równi pochyłej. Przegrał 12 ostatnich walk, jedną zremisował. No ale trzeba zaznaczyć, że boksował silnymi rywalami. 17 z nich aż było niepokonanych. Skuteczne, bardzo, bardzo mocne i... W drugiej części tej walki to na pewno te ciosy, które zadaje Dominik i zrobią na nim duże wrażenie, bo kondycję mocno odbiera. Jeszcze raz! Oddaj mu od razu! Jakiś domorosły kibic tutaj. Oj, dwa mocne ciosy w tej chwili, prawy, lewy sierpowy. O, mocny lewy sierpowy zainkasował Harwankowski i prawy sierpowy. Tak, dwa mocne ciosy przyjął faktycznie, tylko tutaj... Harwankowski musi pamiętać, że Nunes Darwin Martinez to nie jest rywal, którego tak można łatwo złamać. No. Stop! Te ciosy, które w tej chwili przyjął 4 Harwankowski od Martineza, nie dość, że były bite na sadą, absolutnie, to są ciosy, które nie powinien przyjąć. No to wiadomo, że szuka tego knockoutu od razu, ale tu są wymiany ciosów po dosyć mocne i tu tak jeden do jednego jest. Dominik, nie przyjmuj jego stylu boksowania. Boksuj bądź sobą. Teraz dopiero to napomnienie zadziałało na Martineza. To próbuje przekształcić się ten pojedynek w bójkę. Rok temu, 9 czerwca ubiegłego roku. Brakuje właśnie takiego boksu na wstecznym. No to jest świetna akcja, był podwójnie lewy prosty. Ale w tej chwili piękna, 4 akcje, 5 ciosów Harwankowski przyjął, to jest, nie wiem, obudził się chyba w tym momencie. No teraz Martinez.
Mądrze, mądrze walczy w tej rundzie Harwan. No właśnie, o to chodzi. Uderzaj i znikaj. Od początku, ale piękny lewy śrubowy Harwankowski. Teraz prawy śrubowy, ale piękna walka. Proszę mi wierzyć, naprawdę super, super walka. Wszyscy troje dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Dominik Harwankowski. Ja nie wiem, czy naprawdę te... Martinez myślał, że on wygrał ten pojedynek. Jakieś wolne żarty.